Kazali mi śpiewać. Nie do końca jestem przekonana, aczkolwiek spróbuję. O sole mio, stań front, ja te. Jak mi idzie? Pavarotti ze mnie niesamowity. Chyba lepiej umiem gotować, więc sorry, zabieramy się do gotowania carbonary, słuchajcie. No ile to dyskusji na świecie, jak tą carbonarę się robi, jak się jej nie robi, kto dorzuca coś, kto nie pozwala na to. Nie wiem, czy wiecie, że za każdym razem, kiedy za granicą przygotowywują carbonary, jeden szef włoski umiera na zawał serca, tak? Bo dokładą ludzie do tego wszystkiego, nie wiadomo co. Ale ja teraz was nauczę, nauczę prawdziwej włoskiej carbonary, którą się robi na takich oto składnikach, ok? I od czego zaczniemy, słuchajcie? No przede wszystkim, żeby zrobić dobrą carbonarę, no co nam jest potrzebne? No kto wie, ręce do góry. Makaron. Tu z tyłu mi, makaron mi mówią. Jaki makaron? Mówimy o guanciale. Boczek, słuchajcie, boczek, który nie jest boczkiem z boczku, tylko jest guanciale, czyli z guanci. Guancia to jest właśnie ten policzek. Może nie ten akurat dokładnie, ale policzek. Więc słuchajcie, mamy guanciale, włoski boczek, w cudzysłowie boczek, który jest oczywiście długo dojrzewający, sezonowany. Czy ty, Klaudio, możesz mi tutaj, mamy tutaj Klaudio, który nie jest Klaudio, ale po włosku się mówi Klaudio, więc od dzisiaj będzie Klaudio. Czy możesz nam pokazać ten boczek? On jest w całości, pewnie go nigdy nie widzieliście w tym wydaniu. No ja mam rzeczy w całości, ponieważ w restauracji no nie kupuję po 100 gram, tylko po kilka kilogramów, więc to jest właśnie nasz boczek. Ja go teraz przetnę na pół, ok, żeby wam pokazać, co tu mamy w środku i jak to, słuchajcie, wygląda. No tłusty jest tłusty, nie jest to lajtowa, słuchajcie, lajtowy przepis, no ale cóż, raz na jakiś czas porządnie zrobioną carbonarę, no nikt nam nie zabroni, więc słuchajcie, działamy, działamy. Teraz tak, jak my to zrobimy? Trzeba będzie oczywiście, od czego zacząć? Ja wiem od czego, zaczniemy od wrzucenia makaronu do wody, bo to jest, to nam zajmie jakieś 10 minut, tak, żeby nam się makaron ugotował, oczywiście al dente, a w międzyczasie sobie przygotujemy cały przepis, całą risettę, risettę po włosku przepis, przepis, czasem się będę mylić, będę wrzucać tu włoskie słowa, czyli ta cała risetta będzie potrzebowała 10 minut, więc makaron się będzie gotowo, a w międzyczasie ja przygotuję resztę. 10 minut i macie obiad gotowy. Ludzie, 10 minut w tym szalonym świecie, gdzie nikt nie ma czasu na nic, wy 10 minut i jesteście po prostu asy w kuchni. Więc wrzucamy makaron i on się gotuje i przygotowujemy sobie boczek, bo boczek musimy podsmażyć, tak? A, zapomniałam, wodę solimy, tak? Nie dodajemy oliwy. Broń was, Panie Boże, dodawać tam oliwy. Oliwa jest niepotrzebna. Solimy. Wodę solimy, tak jak mówiłam, dobrze. I teraz co? Wyczyścimy ten nasz boczek, pokroimy go. Nie, ten już mi nie działa. W moim domu jest mało noży, które tną, ale mimo wszystko i tak spróbuję na nich zadziałać. Więc teraz tak, centymetrowe. Może trochę więcej, więcej. Jak już mamy jeść, to jedzmy, żeby było dużo tłuszczyku. Więc tak, tu mamy, o, zobaczcie, potniemy sobie to w ten sposób. Stół mi się trzęsie. Ok, zobaczcie, tutaj pokroimy nasze guanciale długo dojrzewające, kilka miesięcy, no minimum 6 miesięcy musi dojrzewać. Klaudio, na gorącą patelnię zapraszam Cię tutaj, mój drogi. Wrzucamy nasz boczek, żeby on, słyszycie? Słyszycie? Muzyka dla moich uszu, czyli nam to się pięknie smaży. Ok. Okej, okej, teraz tu jeszcze dodamy trochę, bo jak powiedzieliśmy, byłoby za mało tyle. I jeszcze łyżka tu i zobaczcie. Teraz tak, podsmażymy sobie pięknie boczek. Nie dodajemy tu tłuszczu, bo jak nasz boczek, jak widzicie, już boczek, nie mówię boczek, guanciale, nie usłyszeliście tego, więc guanciale jest tłuste, za chwilę nam się zeszkli i tu żadnego tłuszczu nie potrzebujemy. Nasze spaghetti się gotuje. W obfitej wodzie oczywiście, pamiętajmy o tym. Nasz boczek się smaży. Jedyne następne dwa składniki, które mi teraz będą jeszcze potrzebne, to są, moi drodzy, jajka, a bardziej żółtka i ser. Nie dodawać mi tu parmezanu. Broń was, Panie Boże, robić takie grzechy, popełniać takie grzechy.
tu nam będzie potrzebny ser pecorino, pecorino romano, też jest serem długo dojrzewającym oczywiście, ale serem z mleka z owcy, nie krowiego. Więc co robimy? Przede wszystkim przesuniemy boczek, bo on jest duży. I teraz tak, tu wbijamy sobie, Klaudio, czy możesz? Białka sobie zostawiamy na przykład na bezy. Ok, a tu słuchajcie, bo do tego przepisu będą nam potrzebne tylko żółtka. Ok, ja bym tu dała jeszcze z jedną, żeby fajny kremik był. Ok. Dobra, myślę, że trzy są ok. To odłożę, zrobię tu trochę porządku, bo w tej kuchni już jestem z powrotem. Dobra, wytrę sobie jeszcze ręce o fartuszek, jak to w domu bywa. I teraz tak, co robimy? Do tych żółtek, słuchajcie, dodajemy troszkę naszego sera pecorino. Dobrze, ok. I trochę go tu, zobaczcie. O. Zobacz, pokażesz, poproszę. Zobacz, co my tu zrobimy. Tutaj możemy, okej. Okay. Już tu mamy świetnie zrobione. Dobrze. Nasz boczuś już jest, nasze guanciale już jest usmażone. Klaudio, pokażesz tutaj, jak ładnie go usmażyliśmy. Zobacz. Pięknie, zobacz, jaki ładny, chrupiący. No, różowiutki. Podoba się? No dobrze, super. I teraz tak, robimy taki myk, słuchajcie. Do tego tu wrzucamy spaghetti, ok? Tak jak mówiliśmy na poprzednich lekcjach, nie wiem, czy śledziliście moje lekcje, ale zawsze makaron wrzucamy do sosu, a nie odwrotnie. Więc tu już, o, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I do tego, moi drodzy, do tego, zobaczcie, możemy... O, proszę bardzo. Zobaczcie, co tutaj teraz mamy. Teraz to zrobimy. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I to jest carbonara. Gorące spaghetti sprawia, że jajko nam się gotuje trochę, ale nie za bardzo, bo krem dalej, słuchajcie, musi być. Ok, tu mi brakuje trochę świeżego pieprzu jeszcze. Zobaczcie, co to jest, Klaudio. Zobaczcie, słyszycie tą kremowość? Ja ją słyszę. Teraz tak, to bym dała jakiś ładny, o, tu. Czekaj, zaraz to jeszcze pięknie ułożymy, wiesz? Bo nie dość, że jest dobre, to jeszcze jest pyszne. Zobaczcie. Okej, pięknie. I tu jeszcze bym dodała trochę naszego boczku tu spod spodu, bo to jest cały. Tu weźmiemy. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. A jeszcze tu mam dwa. No super, no super. Teraz tak, ja tu wytrę rogiem. Tu ładnie poprawimy. Proszę bardzo. Podoba się? Zobacz. I nasza prawdziwa, prawdziwa, najprawdziwsza w świecie carbonara jest gotowa, moi drodzy. Buon appetito!